Siemaneczko. Dzisiaj sprawdzimy o innej porze, bo się już grubo dzieje. Tutaj właśnie, jak możecie sami ocenić, co się działo w odcinku, to teraz drugie starcie zrobimy, tak jak mówiliśmy. Tylko że dzisiaj jest na spontaniość, się coś tam dzieje. Także zapraszamy do środka. Teraz ja kamerę rozstawię. To postaw kamerę. I chodź z ręce do kieszeni. Co to było? Zrób to! Nie zdążę nawet kamerę już położyć. Powtórz. Tak. Zimuje, wysiada. Nie wiem, czy to będzie coś widać. Tak, już wysiada. Wysiada już? Chodzi. Samym głosem będzie, to jest znowu suko. Dobra, żeby nie było, żeby tam widzowie zauważyli. Zajmij tylko te tle. Będziemy stać. Co? A masz te? Może jest nie. Te? Powtórz. Zrób to jeszcze raz. Czyli jesteś poltergeistem. Było sobie znowu. Rzuć czymś! Działa? Działa. Coś tam widać. Tu mnie wtedy nie zostawię. Daj jakiś znak! Tu jest. Jeszcze! Daj znak! Przebij mnie! Weź głośniej! Ode było, na górze. Co? Na górze tam było, nie słyszałeś? Jeszcze raz zrób. Słyszeliście? Na górze.
i teraz tamtej. Bez jaj. Żeby nie było, że nic nie robimy. Nie ma nawet co puknąć. Nawet dźwięk stamtąd nie słychać. Piotr, weź się najwyżej odsuń, jak żeby nie było. Żeby nie było, że to fake jest, to nie? Stańcie sobie, nie wiem gdzie, żeby nie pukać w ścianę. Drodzy widzowie, to jest Poltergeist. I ten film, co był, to jest bez fejku, co nie? Bo dużo mi ludzi pisało, że to jest fake. Nie, to nie jest fake. Jesteśmy tu we dwójkę, to jesteśmy sami. Możemy nawet wam zaraz pokazać. Jest godzina 18. Pokazujemy wam, że tutaj naprawdę się dzieje. I dlatego właśnie zrobiliśmy drugie starcie. Zaraz wam jeszcze pokażemy, że tam nie ma nikogo. Wyglądał wam jedną. Nie, to nie. Jedną notatkę. No to się wiesz, będzie słabe oświetlenie, bo nie naładowaliśmy po prostu. To jest wizyta na spontan, ponieważ moje medium powiedziało, że tutaj gdzieś coś jest. Właśnie. Proszę cię o to. I sami dzięki, słyszycie. Dzięki. I powiedziałem ci, że medium działa. Teraz tamtej, widzisz jaki to ma portal? Raz tamtej, raz tej. I raz na dole. Dla mnie to już w sumie wrażenia nie robi, że to coś stuka, co nie? Ale stój. Chodź. Bardzo mocno. Teraz patrz. Żeby nie było. No nic nie ma, a tam wsparcie. Zastukaj mocniej! Proszę cię o to! Drewnem rzuciłeś. Drewnem, no. Teraz drewnem rzucę. Widzisz? Widzicie sami, jaki to ma portal? I teraz widzicie teraz tamtej, z lewej. I teraz będzie pewnie z prawej, i na górze, i znowu ten. To będzie w kółko. To coś ma portal i to będzie, wiesz, się tak ujawniać. Także mamy takie w sumie doświadczenie bardziej teraz. Szóstą na ten. Dla tych, co nie wiedzą, to jest już dach. Tam nie ma wejścia na górę. To jest spróchniałe praktycznie drewno, ale zaraz im pokażę, co nie? Że tam nie może nikt być w budynku. Dobra, jesteś silny. Udowodnij mi, że wywalisz mi tą cegłę. Jeśli wywalisz mi tą cegłę, ja wychodzę stąd. Zostawiam cię w spokoju. Znowu zastukało coś. Porusz tutaj coś wokół nas, co się znajduje. Jeżeli tą cegłę przywrócisz, odpuścimy. O, nawet sobie może wam pokazać, jak tutaj to wygląda. To jest ta kopuła o lekkim takim zabetonowaniu. Także trzymaj. Aha, ja mam ten. No, teraz ja się boję to zostać sam. Cześć, odpalę latarkę. Ty się boisz, człowieku, nic nie zrobić. Ja no wiem, ale... Nie wiemy, z czym tutaj mamy do czynienia. No nie, trochę. To było. Teraz tam. Ej, krzywdy ci nie robimy. Proszę nas tu nie straszyć i nie psujemy ci domu. O, mnie widać, siema. Czekajcie, bo tu jest trochę... Szkoda, że nie mam kamerę w nim, nie? Dobra, to teraz wam pokażę, że tutaj naprawdę nikogo nie ma, nie? Żeby nie było fajnie. Kurde, boję się teraz tu przechodzić. Nie, idź, normalnie. By mi zwali na łeb. No. Sami widzicie, nie ma jak uciec. To po pierwsze, po drugie strasznie słychać kroki. Jak ktoś zbiega, to po drugie. Zauważyłeś to, że są dwa dźwięki, potem dopiero huk? Jakby to coś szło, jep i pyk. No. O, teraz no, znowu. Było, no.
Głośniej! Tutaj też uchodzisz. Na spokojnie. Uważam, że ten... Wróć. Dom oficera jest nawiedzony. Zobaczcie sobie... Czekajcie, może ja tak powiem. Może tak uchwycimy. Obejście sobie pierwszą część, gdzie jest tam też fajnie. Chociaż to nasze pierwsze początki, więc jak się... Pierwsze filmy te. No, w sumie. Ale powiem wam, za trzecim razem jak tutaj jestem, no to jest grube miejsce. To pierwsze jest... starcie tutaj tego Bornego, to stary film, się dzieje. Drugie starcie się dzieje. Teraz ten trzeci, co wleciał wczoraj, też się dzieje. Dzisiaj też się dzieje. Ale zauważ, że... I wszystko z tym w domu. Ale tak. Teraz właśnie kafelką przed chwilą poruszył, nie? To ja ruszałem. To ty? Czekaj. Nie. Nie, tu. To z tej strony. Nie, tu mam kamerę. Dzięki. Dobra, już tylko skończymy filmik i idziemy. To więc tak. Pierwsza część... Wejdź do góry bardziej. Oj, sorry. No już idziemy, no. Znowu co się dzieje. Właśnie no cóż, widzowie. Kończymy starcie. Pokazaliśmy wam drugie starcie, jak wygląda. Obejrzyjcie sobie, bo jest bardzo ciekawe. Pierwsza część to jest Piotrek Poltergeist, pamiętajcie, Poltergeista się nie... Nie musicie się bać. Nie musicie się bać. No chyba, że rzuca już rzeczami was. No to wtedy tak. To wtedy. A jak jeżeli tutaj w takie miejsce traficie, jak dom oficera w Bornym Sulinowie, to zapraszam, nie? Możecie sobie doświadczyć. No i... O, teraz widzisz znowu kafelką, dobra. To ja my kończymy. No i nie da mi skończyć, trudno, opiszę to najwyżej. Także trzymajcie się, ziomeczki. Trzymajcie się, materiał jest dowodem na to, że tutaj nikogo nie ma. I ten, co mamy, materiał jest prawdziwy, a nie... Jeszcze wam pokażemy, jak idziemy do samochodu, że no. Z nami nikogo nie ma. No, dobra, to my lecimy.